Siemanko, także widzicie, u mnie tutaj ostatnio zaszło małe przemeblowanie. Mówiąc przemeblowanie, mam na myśli, prawda, spore poprzestawianie motocykli. Tutaj teraz stoi CZ-ka crossowa, Falta, model 280, 5 biegów. Ten motor, który tu stał tutaj Iszka 16, poszedł na warsztat, prawda, robię przy nim zapłon, już mam silnik przykręcony i jeszcze parę innych rzeczy. Tą CZ-kę przyniosłem sobie tam z drugiego pomieszczenia, prawda, ponieważ chcę ją postawić na koła, także jak już widzicie, jest przednie koło zamontowane, jest to Falta, tak, ale jest założony przód, widzicie, na klasyczne półki, one zostały rozfrezowane, prawda, i został zamontowany został przód, prawda, czyli lagi, zjawy enduro, magnezowe, te leciutkie, super, te z dużym znaczkiem CZ-y, bardzo, bardzo rzadkie, mało ich było tak naprawdę, no i do tego wrzuciłem, prawda, koło wiadomo z 513, 14, bo pasuje tutaj na te szpilki, prawda. Także tak wygląda teraz maszyna. No i tam oczywiście musiałem poprzestawiać. Teraz możecie sobie zerknąć od strony. To stoi jedna jawa enduro, sadilek 250, identyczna, tylko 380 tutaj stoi. CZ-ka 380 Falta, tutaj jest KTM-ka, tutaj stoi też coś wiem co to jest, ale nie powiem, tutaj nie powiem co stoi, i tu stoi Jawa Enduro Trupka, ta, która jeszcze niedawno była tak mało poskładana, już też widzicie, prawda, jest przednie koło, także jest postęp. Jeszcze parę maszyn muszę tutaj poprzynosić, do których koła chcę pozakładać, parę muszę stąd wyjąć, a tutaj też oczywiście stoją motory jeszcze. Także tak, ostatnio trochę się dzieje, jest trochę zamieszania, no ale jest to takie pozytywne zamieszanie, prawda. Tutaj muszę dokupić jeszcze tylną oponę, co prawda mam tutaj koła różne na oponach, tak, ale chcę skompletować sobie, o, tutaj z tych kół, jedno koło chcę sobie skompletować właśnie z tamtych kół do tej CZ-ki, łańcuch, inne rzeczy, prawda, i do odpalania, i do jeżdżenia, także cały czas coś się dzieje, hejo.